NIK przeprowadziła kontrolę systemu gromadzenia rezerw paliwowych w Polsce. Gdybyśmy mogli na początek wyjaśnić, po co został stworzony ten system, o jakie paliwo chodzi, kto powinien ten system nadzorować? Precyzując, mogę powiedzieć, że zajmowaliśmy się tworzeniem i utrzymywaniem zapasów paliw przez elektrownie i elektrociepłownie. System gromadzenia rezerw paliw byłoby to zagadnienie znacznie szersze. Generalnie można powiedzieć, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, jest jednym z celów państwa. Od tego zależy możliwość rozwoju gospodarczego, a również komfort obywateli, którzy korzystają z dostaw centralnego ogrzewania. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, każde przedsiębiorstwo energetyczne produkujące energię elektryczną lub ciepło zobowiązane jest do tworzenia rezerw paliw w wysokości umożliwiającej utrzymanie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców. To tu się rodzi od razu podstawowe pytanie, czy to bezpieczeństwo energetyczne poprzez utrzymywanie odpowiednich rezerw jest w Polsce zapewnione? Tak, tutaj mamy dobrą informację. Nasza kontrola wykazała, że przedsiębiorstwa energetyczne bardzo dobrze wywiązują się z nałożonego obowiązku, nie występują istotne niedobory tych zapasów paliw. Tam, gdzie stwierdziliśmy, były to niedobory bardzo niewielkie i krótkotrwałe. Także z tego punktu widzenia można powiedzieć, że przedsiębiorstwa gwarantują nam niezawodne dostawy energii i ciepła. Inspektorzy NIK w trakcie tej kontroli odwiedzili m.in. Ministerstwo Gospodarki. Jak ze swoich obowiązków wywiązał się minister gospodarki? Tak, byliśmy w Ministerstwie Gospodarki, sprawdzaliśmy, jak z nałożonych ustawowo obowiązków wywiązuje się minister gospodarki oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Minister gospodarki odpowiada przede wszystkim za ramy prawne tworzenia i utrzymywania zapasów paliw. Możemy z satysfakcją odnotować, że wprowadzono bardzo istotne zmiany do przepisów ustawy Prawo energetyczne. Wyeliminowano bowiem sytuację, w której przedsiębiorstwa zobligowane do tworzenia rezerw nie były w zasadzie upoważnione do korzystania z nich w sytuacjach, gdy takie korzystanie było uzasadnione. Taki trochę prawny absurd. Można było gromadzić rezerwy, ale nie można było ich uruchomić. Dokładnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia. Na szczęście można powiedzieć, że jest to już sytuacja miniona i w tej chwili są wprowadzone w ustawy przepisy, które upoważniają czy określają sytuację, w której te zapasy paliw mogą być uruchomione w celu kontynuacji produkcji ciepła i energii elektrycznej w sytuacjach, kiedy dostawy są zagrożone. Do tej zmiany doprowadził minister gospodarki. Chwalimy go za to. A co kontrolerzy odkryli w Urzędzie Regulacji Energetyki? Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli utrzymywania zapasów przez przedsiębiorstwa. Ta kontrola jest sprawowana, ale nie byliśmy zachwyceni formą czy ograniczeniem form, w jakich ta kontrola jest sprawowana. Okazało się bowiem, że przeprowadzane badania są dokonywane jedynie w formie ankietowej. Nasza kontrola wykazała, że nie zabezpiecza to pewności otrzymywanych informacji. Tutaj wyjaśnijmy od razu, to znaczy, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie wysyłał swoich pracowników na miejsce do elektrowni, elektrociepłowni. Tak naprawdę oni nie sprawdzali, czy są te zapasy w rzeczywistości utrzymywane. Ograniczał się tylko do wysłania zapytania, tak, ankiety. Pytał, czy dany zakład utrzymuje rezerwę, w jakiej wysokości. Tak, dokładnie w ten sposób to się odbywało. Co prawda nasza kontrola wykazała, że w zdecydowanej większości przypadków przedsiębiorstwa energetyczne udzielały rzetelnej informacji na temat posiadanych zapasów paliw, ale w pojedynczych przypadkach okazywało się, że ta informacja nie była do końca ścisła. Dodatkowo mamy do czynienia z taką sytuacją, iż nie tylko ilość zapasów paliw jest istotna, ale również sposób ich przechowywania.
W tej mierze także istotne są przepisy, które obligują te przedsiębiorstwa do zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa, do zachowania wymogów technicznych dostępu do tych zapasów, aby można było z nich w sposób nieskrępowany korzystać w ciągu całego roku, również w warunkach zimowych. A prezes URE tłumaczył się tym, że nie miał możliwości wysyłania pracowników, że brakowało mu odpowiednich zasobów, żeby taki system kontroli sprawować. Zasoby prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej rzeczywiście są ograniczone i badania kontrolne oczywiście można prowadzić na skalę zdecydowanie szerszą niż jest to robione. Natomiast my wskazywaliśmy w wynikach naszej kontroli, że nie były uruchomione wszystkie potencjalnie możliwe zasoby, to znaczy prezes URE nie korzystał z możliwości delegowania do wykonywania takich kontroli w terenie pracowników terenowych urzędów, oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki, co niewątpliwie pozwalałoby na zmniejszanie kosztów prowadzenia takiej kontroli. Myśmy byli w 15 zakładach energetycznych i nasze wyniki kontroli oparte są o doświadczenia przeprowadzanej kontroli na miejscu w przedsiębiorstwie. Jakie są główne zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby? Zwróciliśmy się do Ministerstwa Gospodarki i do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z propozycją rozszerzenia tego wachlarza stosowanych metod kontroli. Wskazywaliśmy na to również, że przeprowadzanie kontroli na miejscu w tych przypadkach, w których rysuje się potrzeba ukarania przedsiębiorcy za niedotrzymywanie tych warunków, jakie powinien spełniać, pozwoliłaby też wyjaśnić część nieporozumień. No tak, ten rodzaj kontroli, ten rodzaj nadzoru, bardzo papierowy, doprowadzał do niepotrzebnych sporów. Mieliśmy takie przypadki dotyczące sposobu gromadzenia tych zapasów. Przepisy dopuszczają tutaj możliwość korzystania z zapasów gromadzonych w złożu czy przygotowanych na terenie kopalni. Przepisy poprzednio mówiły, że do transportu musi być wykorzystywany taśmociąg. Te przepisy też już na szczęście zostały zmienione i wprowadzono bardziej opisowe określenie, iż mają być to urządzenia służące wyłącznie do transportu z kopalni do przedsiębiorstwa energetycznego. I tu w przypadku jednej z kopalni jest wykorzystywany transport kolejowy. Natomiast no, zgodnie z brzmieniem tamtych przepisów istniały faktycznie podstawy do ukarania przedsiębiorcy, ponieważ on nie wykorzystywał taśmociągu, ale kwestia, że tak powiem, istnienia tych zapasów nie podlegała najmniejszej dyskusji i przenoszenie tego sporu na forum sali sądowej wydaje nam się nie było konieczne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.